So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Leon, I'm sure you beat me here. What's going on here? Sorry, that information's classified. Seems to be evolving much faster than expected. What exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What the? I swear, you bastard, if you hurt her. Identify yourself. Stop! You'll never get the G-Virus! Sherry, come on! Dzień dobry, bo dobry wieczór, zależy, który będzie ten film, was witam w pierwszym odcinku Resident Evil 2 Remake, także zaczynamy sobie historię. No, na Scotta Kennedy'ego, który jak tu jest napisane, że brak wieści, przez brak wieści od nowych pracodawców wyrusza do Raccoon City, by sprawdzić, co się dzieje. No a na miejscu dowiemy się, co na niego będzie czekać, także no właśnie, poczekamy chwilę. Bo nie, no jak mówiłem w poprzednim odcinku, Spidermana, miałem straszne problemy z wersją na PlayStation 4, dlatego nagrywam na PC-cie aktualnie. I jeśli będą jakieś widoczne lagi czy coś, to dajcie mi znać, ja spróbuję coś zrobić na następny odcinek. Także no. Przecież już widzę na podglądzie, że tak średniawo jest. A no może jakoś sobie poradzimy, chyba, no, no nie wiem, co zrobimy. Jedno baba, jak Tomek Hajto. Ja ją wyrzuciło, kurwa. No i chuj, no, musi raport stać teraz. Na służbie mamy jedną. No to chłop, przejebany jednym słowem mówiąc. A my jesteśmy już u Leona. Wjeżdżamy na stację benzynową. Jeepem. Będzie tankowany chyba. O, i psy tu były. That's weird. No. Trzeba będzie to sprawdzić. Ale wiecie co, widzowie, ja tu na chwilę przerwę, zobaczę. Coś też jeszcze coś zrobić z tymi lagami, no i zaraz to. Dobra widzowie, już jesteśmy, myślę, że jest troszkę lepiej, zmieniłem rozdzielczość. Myślę, że będzie ociupinkę, chociaż lepiej jednak. Hello? Anybody there?
Something's not right. Dobra, sprawdźmy tą stacyjkę. No kurwa. No chuj, idziemy. Jak tam? Trzeba. Kurwa. Sam tu nas skurwol. Do chuj. Musimy sprawdzić to, co tam się dzieje. O kurwa. Nie poradzi sobie, my już wiemy, co to jest. No właśnie, kurwa. Dobra, strzały wytrzymał, skurwysyn. Kurwa, kluczyk. Kurwa, wstanę. Dobra, tamten jest, skierujemy, trzeba ten, o. A, tu dobra, to tu trzeba, potrzebny jest kluczyk. Kurwa, tamten stał. Kurwa, trzeba spierdać stąd. O chuj. No jest. Rozjebany. Szkoda, że oni naprawdę nie padają jak w kocenkach, że jednym strzałem. O kurwa. Ale kurwa, ale on tam unika zastosował. Kurwa i gaz do kurwa. No witamy kurwa w Raccoon City. Nie wiem. No właśnie. Leon jest policjantem. A, Claire Redfield jest siostrą Chrisa Redfielda z pierwszej części. Resident Evil, właśnie. No właśnie. A, welcome to Raccoon City, home of Umbrella. Właśnie, nie wiem jak to właśnie teraz będzie wyglądać, czy to będzie aż tak logowało, bo naprawdę zmieniłem rozdzielczość. Nie wiem czy to będzie super wyglądało, raczej może nie będzie wyglądało super, ale może nie będzie aż tak widać na nagraniu, bo na przykład przed pierwszym, się napiję zaraz powiem, bo tak trzymam tą butelkę. Bo ogólnie... zanim zrobiłem cięcie, żeby zmienić ustawienia graficzne, to ja miałem wszystko na minimalnych, ale kurwa, normalnie jak ja gra, wiecie, na moim monitorze gra była spoko, chodziło, ale jakby patrzyłem na podgląd, to widziałem, że się w chuj tnie i postanowiłem to zmienić. Myślę, że teraz by ci się mniej zacinało. Zmieniłem rozdzielczość chociażby, nie? Włączyłem trochę tych jakby opcji graficznych, bo były powłączane, włączyłem je. I myślę, że będzie to chociaż jakoś wyglądało. I nie będzie się właśnie tak... właśnie nie będzie tak lagowało jak na początku. Ponieważ też no... nagrywam to już... To jest moja druga próba nagrania tego odcinka, ponieważ... za pierwszym razem nagrałem to Nvidia GeForce'em,
co tam GeForce Experience, nie? Nagrałem i wszystko było, kamerka była, tylko nie było mojego głosu. I to dziwne, ponieważ na Discordzie wysiałem tam w opcjach, testowałem i miałem głos mój było słychać normalnie. Testowałem i faktycznie mojego głosu nie było słychać. Na NVD. O. A już na moim Logitech Capture słychać. Ale to już może skończ, bo mamy przejmane. To ostro. No kurwa, jeszcze ten tirowiec pewnie leci z początku. No kurwa, oczywiście, że on. No chyba nie masz, nie jecie tak łatwo. Jeszcze się wykurwi. O to nie ciekawe, wam powiem. Wiesz, a kurwa, tak szybko ten samochód też wybuchł? Trochę. O chuj, zaraz stan najebnie. A Claire tam została po drugiej stronie. No cholera. Claire, you okay? Ojej. Ojej. Can't stay here, it's not safe. No. No, byśmy się spotkali na komisariacie. Nie walimy loty do tyłu. Mamy 7 jeszcze naboi w kopycie. Dobra. O. No jest RPD. Dobra, ten może nie będzie nam stanowił problemu. Dobra, to odnorodny, wymieniony. Wymieniamy. Ten też. O, już prawie. Dobra. Otwieraj bramę, Leon, i teraz na zatrzysk. Chociaż kurde, teraz trochę blokujemy tą drogę Claire, że musi sobie znaleźć inne wejście, ale no. No niestety tak trzeba było zrobić. Kurde, dużo to. To spray. Spray leśniczy, policzek. O, to możemy już wypierdolić. A jak mamy taki czerwony ptaszek przy przedmiocie, to możemy go wypierdolić. A mamy naboje, to sobie reloadniemy. Jakiś komputerek. To już zobaczymy. O. No warto właśnie kamery sprawdzić. Jeszcze może. O, i mamy ziomeczka. Kurwa, nie chowaj broni, Waflu. Poradzi sobie? Lotarkę wypierdolił. No, pierwsze zadanie nasze. Znajdź tego typa. Dobra. No, ogólnie tu mamy iść do stróżówki, ale jakby co to czerwone właśnie, to jest szukanie w toku, że tutaj są jeszcze jakieś przedmioty. Ale my lecimy do stróżówki. Otóżmy sobie. Keep out. Brzmi zachęcająco, żeby tam wejść. A jeszcze musimy się przeczołgać po krwi, czyli to jeszcze super. Jeszcze bardziej super, kurwa. Musimy. Nie mamy przedmiotu, żeby tam wsadzić.
tam coś kurwa jest. Dobra, tu otwarte. Batisto. Czy ktoś tu leży, kurwa. Co może, no, możemy światło sobie zapalić. Dobra, amunicja. Przyda się w chuj. Dobra. Ja to zaparykadowałem, to sobie nie przejdziemy dalej. Weźmy sobie ten spray leczniczy, będziemy mieli. Ja sobie potem gdzieś skitramy do skrzyni czy coś. Kurwa, to nieciekawe. Już biegniemy. I got you. Give me your other hand. Oj, kurwa, na pole. Oj. Po naszym ziomalu. To chujnia. Ten tatnik będzie nim chwalił, czekajcie. A to ta statua, co tam była na samym tym? No. Trzy medaliony, tu jakieś przejście. Parking, a way out. Jednorożec, lew i baba. Dobra, to... O. Trzy strzały. Czwarty. O! Łeb mu pęka. Dobra. Jak pęka mu łeb, to znaczy, że już nie wstanie. O, ja bym sobie spierdalał, bo nie mamy za dużo amunicji. O, cholera. Dobra, ładujemy. Kurwa, spierdalamy stąd. Biegną za nami? Nie, na razie. Kurwa, jeszcze się przez to przyciskać. To w pizdę. Kurwa, jeszcze nie może się przycisnąć. Dobra. Oj, kurwa. Kurwa, puść pazurę. Ziomo. Policjant. O kurwa, no nie za dobrze z nim, jak widać. O, Marvin, jakiś... No, my Leon jesteśmy. No i zdążyliśmy pomóc. Ale próbowaliśmy. No co? Wątpię. Honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Hmm. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. To byś pewnie nie jest alone. You're here now, Leon. That's all that matters. No. Okay, Lieutenant, I'm ready. Man, I wonder if I can save this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. Hmm. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down.
No to ma Marvin rację. Niestety. Stop. Możesz. Don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out or you run. Got it? No w sumie już strzeliśmy do jednego w mundurze, także myślę, raczej no, nie będziemy się już wahać. Ja z Marvinem też słabo się dzieje. No dobra, mamy nóż bojowy. Czekaj, sobie lepiej ustawię to. No dobra. Coś na mapie? Nie. No już tutaj. Tutaj mamy tą statuę. A, te medaliony, no dobra. Tam był lew. O, tam jest lew. Był lew, baba i jednorożec. Czekajcie. Lew, szczała i ptak. Sama strzała. Ptak. No elegancko. Medalion z wam. Czekajcie, bo na tym piętrze jeszcze jest ta, że coś mamy znaleźć. Nie, klucz jakiś trzeba. No widzę ammunition. Dobra, mamy. A, czy już główny hol wyczyszczony? No dobra, co widzowie, pójdziemy sobie skitrać jeszcze w tym, może wsadzimy już ten medalion tutaj, żeby go tam nie zaległo na moim ekipunku. So Elliot was right. Yeah, but the passage isn't open yet. To mamy chyba przejść dalej. Ale co widzowie, nie będziemy już... Mamy 22 minutki. To chyba jakieś mamy kopyta, ale z nich nie będziemy korzystać. Skitramy sobie jedne spray leczniczy. I to tyle w tym będzie w tym odcinku, także... No. Piszcie, czy właśnie bardzo laguje. Bo to coś jeszcze pokombinuję z tą właśnie, żeby nie lagowało. No i to tyle na dziś. Lajkujcie, subskrybujcie. Siema, na razie. Cześć.